Chyba najważniejszym wnioskiem z konferencji jest takie bezwzględne poczucie, że wszyscy czekają na podpisanie umowy stowarzyszeniowej. I ta konferencja przekazuje też atmosferę, którą się odczuwa w Ukrainie, nie tylko na takim poziomie oficjalnym, ale również nieoficjalnym. Od dawna nie słyszałam tylu debat i rozmów na temat tego, czy Ukraina powinna wstąpić, stowarzyszać się z Unią Europejską i kierować się w tą stronę polityczną, czy powinna jednak pozostać w takim poczuciu niezdecydowania, niedookreślenia polityki wielowektorowej, która w moim odczuciu przez ostatnie lata była trochę, znaczy zahamowała rozwój Ukrainy i jej różnych możliwości, które zachodni kierunek Ukraińcom daje.